nie wie, co się stało. Próbuje nawiązać kontakt z kierowcą, no ale to mu się nie udaje. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj chcemy powiedzieć o zaginięciach ludzi. Kiedyś mówiłem Wam o tym, że każdego roku w Polsce ginie około 2000 ludzi. Ginie na zasadzie, że wczoraj człowiek był, a dzisiaj go nie ma i nie wiadomo, co się z nim stało. Oczywiście olbrzymia większość tych ludzi, którzy zaginęli, to ludzie, którzy zostali zamordowani, popełnili samobójstwa. Niemniej jednak ich ciał nie ma i nie wiadomo, co się z nimi stało. Zapraszam Was do obejrzenia właśnie takiego odcinka. Wiem, że wielu z Was interesuje się tego typu sprawami. Jak czytam maile, to widzę, że znacie sprawy z Małopolski. Te sprawy, gdzie do tej pory nie odnaleziono ciał. No, słynne sprawy, czy znane sprawy, zaginięcie 18-letniej Joanny Matyjaszek, ślicznej dziewczyny z Brzeska, czy też sprawa Roberta Wójtowicza, 23-letniego studenta, który zaginął już ponad 20 lat temu. To są wszystko bardzo znane sprawy. Ja przy tych sprawach byłem, więc myślę, że kiedyś do nich wrócimy, ale w ogóle sądzę, że powinniśmy wracać właśnie do tych spraw. Sprawa zaginięcia Krzysztofa Króla to nieco zapomniana sprawa, a myślę, że trzeba wracać do tych spraw, bo zawsze, nawet po wielu latach, mogą pojawić się jakieś informacje, które mogą spowodować, że taka sprawa zostanie wyjaśniona. 52-letni Krzysztof Król był zwykłym kierowcą. Jeździł dostawczym Mercedesem, był zatrudniony w firmie, był ojcem dwójki, no dzisiaj już dorosłe oczywiście kobiety, był mężem i jak co dzień tego dnia, dokładnie 22 czerwca 2006 roku, wyszedł z domu po to, żeby wsiąść do swojego samochodu. Od tej pory już nikt nigdy go nie widział. Jesteśmy przy ulicy Albatrosów w Krakowie, dokładnie Albatrosów 2. To tutaj była firma, gdzie Krzysztof pracował. Firma nazywała się Bamak i zajmowała się dystrybucją papierosów. Po prostu wysyłała papierosy w Polskę. Zwykle wyglądało to w ten sposób, że kierowca, który miał jechać w trasę około 5 rano, przychodził do pracy. Samochód był już załadowany, wsiadał po prostu do samochodu i jechał. Tego dnia, a więc 22 czerwca 2006 roku, Krzysztof Król miał jechać w trasę, która między innymi przechodziła przez takie miasta jak Opole, Nysa, Dzierżoniów, Kłodzko. Miał do przejechania jakieś 600 km i oczywiście w każdym z tych miast miał zostawić papierosy. Mniej więcej o 5:15 wyjechał z bazy i jak wynikało z karty drogowej, miał jechać na Opole. Praktycznie do godziny 18 nic się nie dzieje, a więc przez cały dzień od 5 do 18 dzień upływa normalnie. Dopiero około 18 zaczynają się telefony. Dzwonią ludzie z Opola, z Dzierżoniowa, z Kłodzka. Dzwonią do kierownika tej firmy, a więc do firmy Bumak i pytają, co się stało, dlaczego nie ma transportu papierosów. Dlaczego kierowca nie przyjechał, chociaż był umówiony. Kierownik
nie wie, co się stało, próbuje nawiązać kontakt z kierowcą, no ale to mu się nie udaje. Postanawia powiadomić policję. Od tego momentu rozpoczynają się poszukiwania. Policja głównie koncentruje się na trasie wylotowej z Krakowa w kierunku Opola. Przegląda zapisy z monitoringu, przegląda zapisy z kamer, które tam są. Wygląda na to, że samochód nie wyjechał z Krakowa, że zaginął gdzieś na terenie miasta. No, pomimo tych poszukiwań nie udało się ustalić, co tak naprawdę stało się z Krzysztofem Królem i z samochodem Mercedesem, którego tego dnia prowadził. Następnego dnia, to już było 23 czerwca, mniej więcej po południu, w innej części Krakowa, przy zbiegu ulic Bieżanowskiej i Jerzmanowskiego, przypadkowi przechodnie zobaczyli stojący samochód. Tam są takie garaże, raczej chaszcze. Grupa ludzi poszła tam i zobaczyła stojący samochód. To ich zdziwiło, że kabina do tego samochodu była otwarta, również i drzwi, te drzwi do ładowni były otwarte i nie widzieli nikogo w pobliżu. No po prostu nie było kierowcy. Ci ludzie powiadomili policję. Kiedy grupa dochodzeniowa przyjechała na miejsce, rzeczywiście potwierdziła, że jest to samochód marki Mercedes koloru białego, którym tego dnia Krzysztof Król wyjechał z bazy. Kiedy weszli do tej części, gdzie była ładownia, okazało się, że część papierosów, tak mniej więcej połowa, była wciąż na miejscu. Tych papierosów było sporo, dlatego że ich wartość szacowano na około 300 tysięcy złotych. Ktoś zabrał połowę tych papierosów, pozostawiając drugą część. Rozpoczęły się oczywiście rutynowe oględziny, zabezpieczenie śladów. Policjanci znaleźli krew. Ta krew była w kabinie. Później już oczywiście po badaniach okazało się, że jest to krew Krzysztofa Króla. Przeszukano otoczenie, no ale żadnych innych śladów nie znaleziono. Już następnego dnia policjanci odnaleźli kamerę. Ta kamera była umieszczona na jednym z garaży. Widać było, niestety, tylko część samochodu, tę górną część, także nie było widać kabiny. Natomiast bez wątpienia był to ten samochód, ten właśnie biały Mercedes. Samochód wjechał tam o godzinie 8:30. Czyli mniej więcej od momentu, kiedy Krzysztof wyjechał z bazy, do momentu, kiedy wjechał tam samochód, a więc te garaże przy Jerzmanowskiego, minęły mniej więcej 3 godziny. Ponieważ kamera była tak zamontowana, że było widać tylko górną część, nie było wiadomo, kto tym samochodem przyjechał i kto go tam zostawił. Z licznika wynikało, że auto w tym czasie, a więc mniej więcej od 5:15 do 8:30, przejechało około 130 km. Gdzie, w jakim kierunku, tego nie udało się ustalić. Wciąż nie wiemy, co stało się z Krzysztofem Królem. Nie wiemy, nie mamy żadnych śladów. Możemy tylko przypuszczać. W roku 2006 sporo było takich napadów właśnie na kierowców i tirów, i samochodów ciężarowych. Ten scenariusz napadu powtarzał się. On był praktycznie zawsze taki sam. Ponieważ ta ulica Albatrosów w Krakowie jest taką odludną ulicą, możemy założyć, że tam właśnie pojawił się taki fałszywy patrol policji. Został zatrzymany. Doświadczony kierowca raczej nie zatrzymywał się w innych sytuacjach, natomiast patrol policji powodował, że zatrzymywał pojazd. Możemy założyć,
że właśnie tacy fałszywi policjanci pojawili się gdzieś niedaleko bazy. Następnie, tak jak to zwykle było, kierowca był proszony do samochodu, natomiast do samochodu ciężarowego, tego jego samochodu, przesiadał się jeden z bandytów i odjeżdżali. Auto przejechało około 130 km, robiąc takie koło od bazy, no możemy przypuszczać, że są to gdzieś okolice Krakowa. Tam przypuszczalnie samochód został przeładowany, zabrano połowę towaru i auto odjechało. Gdzie, w jakim kierunku, tego nie wiemy. Wygląda na to, że Krzysztof Król nie żyje. Ale dlaczego został zamordowany? Jak mówiłem, takich napadów było, jest wciąż bardzo wiele. Zwykle jest tak, że bandyci nie mordują. Zostawiają kierowcę gdzieś przywiązanego, na przykład do drzewa w lesie, albo jest zakneblowany, znajduje się w innym miejscu. No w każdym bądź razie żyje. Krzysztof Król przypuszczalnie nie żyje, został właśnie zamordowany. I pytanie, dlaczego to zrobili? Czy było tak, że mógł znać jednego z bandytów? Czy mógł być to ktoś, kogo widział, ktoś, z kim współpracował, ktoś, kto go po prostu znał? Dlaczego także zabrali tylko połowę papierosów? Przypuszczalnie ilość samochodów, które przewoził Krzysztof, no zaskoczyła ich. Wzięli zbyt mały samochód. Ale dlaczego nie wrócili po drugą połowę? Nie jest wykluczone, że mogli być z innego miasta. Z tego miasta, gdzie Krzysztof dostarczał zwykle towar. Jak mówiłem, tego dnia wjechał i do Opola, i do Nysy, i do Kłodzka. Czy bandyci byli właśnie stamtąd, albo współpracowali z kimś z Krakowa i dlatego samochód znalazł się właśnie w Krakowie? Tego nie wiemy. Wciąż mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi. Nie wiemy też, gdzie znajdują się zwłoki Krzysztofa. Liczymy właśnie również na Was. Po latach często się tak zdarza, że pojawiają się informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej historii. Sprawa zaginięcia Krzysztofa Króla, przypuszczalnie jego śmierci, to jedna ze spraw, z którą miałem kontakt. Takich spraw jest jeszcze kilka. To są sprawy już trochę zapomniane, ale myślę, że trzeba je przypominać. Tak jak powiedziała mi mama jednej z dziewczyn, dziewczyny, która również zaginęła, ona wie, że córka nie żyje, ale chciałaby chociaż wiedzieć, jak zginęła i godnie ją pochować. Tak samo mówi pani Urszula. Pani Urszula była żoną Krzysztofa Króla. Ona także mówi i zdaje sobie sprawę z tego, że mąż nie żyje, ale chciałaby zaświecić mu świeczkę w dniu święta zmarłych. Czy jej się to kiedyś uda? Ja mam nadzieję, że tak. To tyle odnośnie tej sprawy. Natomiast oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek, wracajcie do spraw, o których mówiliśmy. Tak Wam proponuję, że być może będzie to sprawa inkasenta, więc tego seryjnego zabójcy, który zastrzelił między innymi 10-letniego chłopczyka, sprawa o kryptonimie inkasent. No a na dzisiaj to tyle. No i po prostu trzymajcie się.